Państwa wszystkich bardzo serdecznie na międzynarodowej konferencji praktyczno-naukowej, która realizowana jest i otwiera projekt Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej. Konferencja nosi tytuł Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej. Organizowana jest m.in. przez Państwową Szkołę Wyższą imieniem papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Gminę Miejską Biała Podlaska oraz Przedsiębiorstwo Zarządu i Eksploatacji Dróg w Brześciu. To jest spotkanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu, współpracy z naszym najbliższym sąsiadem Białoruś, Brześć. To jest szansa i perspektywy rozwoju gospodarczego, ale także i myślę edukacyjnego i społecznego. Wy w swojej pracy na co dzień również korzystacie z tych ułatwień i możliwości, które towarzyszą współpracy? Jak najbardziej, z uwagi, iż znaczącą grupę naszych studentów stanowią studenci z Białorusi, między innymi. Z Waszego doświadczenia Polska Wschodnia i wschodnia granica to atut? Jak najbardziej. Jest to atut z punktu widzenia pozyskiwania potencjalnych kandydatów na studia, ale z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest to atut, bo to jest rynek zbytu dla nas i konsumentów, którzy trafiają do naszych sklepów. Drodzy друзья, ja очень рад по поводу нашей встречи. Pozdrawiam wszystkich gości i z городов побратимов. Zaczynam w ten sposób i z przyjemnością podkreślę ten fakt, że zarówno nasi goście z Brześcia, jak i miasta Baranowicze są przedstawicielami miast partnerskich. Miast partnerskich, z którymi Biała Podlaska swoją współpracę realizuje już od 3 dekad. W 1991 roku nawiązaliśmy tę współpracę, podpisując porozumienie z Brześciem i z dużą satysfakcją zawsze podkreślamy, że byliśmy drugim miastem, z którym Brześć taką współpracę nawiązał, a tych miast partnerskich posiada, jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba ponad 40. To miłe wyróżnienie dla naszej zaprzyjaźnionej sąsiedzkiej społeczności Białej Podlaskiej. W 2001 roku podpisaliśmy takie porozumienie o współpracy z miastem Baranowicze. Trwająca zatem już 3 dekady współpraca transgraniczna to przede wszystkim zbliżenie sąsiadujących społeczeństw Polski i Białorusi. Dotychczas ta nasza współpraca przebiegała głównie na niwie wymiany kulturalnej, sportowej, medycznej. Otwieramy dzisiaj konferencją realizowany przez nas wspólnie z miastem partnerskim Brześć projekt pod nazwą Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej, który wprowadza naszą współpracę na zupełnie nowe tory, a mianowicie wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Korzystamy tutaj z dobrodziejstwa zasilenia środkami pochodzącymi z projektu transgranicznego Polska, Białoruś, Ukraina na lata 2014-2020, dzięki któremu w Białej Podlaskiej zostaną przebudowane 2 ronda w przebiegu drogi krajowej nr 2 na skrzyżowaniach z ulicą Alei Solidarności i Terebelską, a w Brześciu 7 skrzyżowań na ulicach Maskowskaja i Warszawskaja oraz powstanie również nowoczesne centrum zarządzania ruchem drogowym tego miasta. W Białej Podlaskiej to będą 2 nowoczesne ronda turbinowe, które znakomicie poprawią komunikację nie tylko dla mieszkańców Białej Podlaskiej, ale też dla wszystkich podróżnych zmierzających drogą krajową do przejścia granicznego w Terespolu i w Kukurykach. Zdecydowanie to jedna z bardzo potrzebnych inicjatyw. Cieszymy się, że możemy ponownie i przy takich bardzo konstruktywnych okazjach gościć naszych przyjaciół z Białorusi. Brakuje ruchu bezwizowego? Tak, jest to na pewno okoliczność, która jest podnoszona w rozmowach kuluarowych, a być może także oficjalnych podczas dzisiejszej konferencji. Każde ograniczenie w swobodzie przekraczania granicy jest odczuwalne w naszych regionach przygranicznych. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak wielkim dobrodziejstwem jest swoboda w przekraczaniu granicy i płynny oraz intensywny ruch dla rozwoju także gospodarki Białej Podlaskiej, naszego powiatu i całego obszaru przygranicznego. Biała Podlaska pozostanie centrum handlowym i usługowym dla mieszkańców wschodu, Białorusi, Rosji? Bardzo na to liczymy. Temu służą działania miasta, temu służy nasza współpraca transgraniczna. Także i ta inicjatywa, którą dziś pokazujemy, organizując tę konferencję. Jeżeli chodzi o współpracę transgraniczną, to nasza uczelnia
prowadzi ją już od 20 lat, czyli od momentu, kiedy żeśmy powstali. Ta współpraca jest momentami bardzo intensywna. To są projekty, które razem realizujemy, ale też ta współpraca dotyczy działań nie tylko na bazie organizacji społecznych, ale też na bazie naukowej. Mamy podpisane umowy z Uniwersytetem w Brześciu, mamy podpisane umowy z placówkami w Mińsku, a więc ta współpraca z Białorusią jest intensywna. Ja jako geolog mogę Państwu powiedzieć, że od paru lat realizujemy takie projekty, które polegają na wykonywaniu map geologicznych rejonów pogranicza Polski, Białorusi. W tej chwili realizujemy mapę, która obejmuje pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy. Ja bym mówił, że współpraca настолько owocna i piękna, że mnie nawet ciężko tak ocenić, bo każdy dzień, każdy tydzień my widzimy, że delegacje, białoruskie delegacje, polskie przyjeżdżają do Brześciu, Brześciu do Bialskiego Powiatu czy do Białopodlaski i dzisiaj my możemy być świadkami, że ta współpraca piękna. Często się mówi o tym przywróceniu małego ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej, który wiele rzeczy by ułatwił. Wiem, to jest problema, no ja myślę, że to problema czasowa i ja upewniam, że ta problema będzie decyzowana na korzyść i polskich strony, i białoruskiej strony. Tą współpracę i tą trójgraniczność Polska, Białoruś, Ukraina zauważyła Unia Europejska, zresztą nie tylko tutaj, bo we wszystkich regionach, gdzie jest tych granic, nie ukrywajmy, że dzięki tej współpracy płyną pieniądze również do Polski, na Białoruś i Ukrainę. Ten program dostał za 2014-2020 to более ніж 200 мільйонів євро. І то винік тієї співпраці. І дякую, що ті пеньонзи йдуть на добрі речі. На співпрацю, на приятельство і на розвій приграничних районів і людей, які мешкають в тих приграничних районах. Дякуємо за запрошення до конференції. Biała Podlaska i Brześć jest города partnery, города, które mają rozwój odnośnie i dana konferencja będzie dać rozwój odnośnie Brześcia i Biała Podlaski. Gratulujemy z началом конференции. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.